Popularny ksiądz zasłynął jakiś czas temu z kontrowersyjnych wypowiedzi. Hierarchowie polskiego kościoła nałożyli na niego zakaz wypowiadania się w social media. Właśnie minął okres kary. Daniel Wachowiak popadł w tarapaty, po tym, jak powiedział słowa, które były bardzo niewygodne dla polskich biskupów. W końcu skończył się czas kary, teraz kapłan znów będzie mógł udzielać komentarza na temat spraw Kościoła. Wachowiak ukarany przez arcybiskupa Gądeckiego. Oficjalnie nie podano dlaczego KS. Wachowiak został ukarany. Jednak nieoficjalne źródła informują, że problemem była głośna sprawa arcybiskupa Juliusza Paeza. Hierarcha był oskarżony o molestowanie kleryków i księży, a KS. Wachowiak wraz z KS. Adamem Pawłowskim był osobą, która sprzeciwiała się pochówku kontrowersyjnego arcybiskupa w katedrze poznańskiej. Otwarty sprzeciw księdza miał rozwścieczyć hierarchów kościoła, którzy mieli go ukarać, aby uniknąć kolejnych problemów wizerunkowych. Są to jednak informacje niepotwierdzone i do dziś nie podano, za co KS. Wachowiak został ukarany. Wierni długo oczekiwali na powrót popularnego księdza na Twittera. Do tej pory mogli oglądać jego kazania online. Inne na YouTube, gdzie wrzucono nagranie z jego rekolekcji we wspólnocie rycerzy. Teraz będą mieli możliwość czytania jego opinii w social media. Wachowiak wraca na Twittera, wierni cieszą się z postawy duchownego, Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Witajcie MT28.9. Zakaz medialny zdjęty dzisiaj przez księdza arcybiskupa. Pozdrawiam z serca Puszczy Noteckiej, napisał KS. Wachowiak na Twitterze. Jak zwrócił uwagę KS. Janusz Chyła na Twitterze. Cieszy się, że KS. Wachowiak bez buntowania poddał się karze nałożoną przez APP. Gądeckiego. Również wierni chwalili księdza za okazanie pokory. 2. Fakt, posłuszeństwo KS. Daniela Wachowiaka, było pięknym świadectwem i dla mnie uwiarygodniło go bardzo mocno jako kapłana, pisała wierna. Wachowiak był mniej poprawny politycznie. Dlatego dostał zakaz, komentowała internautka.